Cześć, siemanko, z tej strony Mister Adam 15 Oho. i witam was serdecznie w kolejnym odcinku od Zera do Farmera. Jest ze mną Mafia Solec. Cześć, witajcie. A on tak fajnie cicho powiedział. Twój stary. Twój też. Dzisiaj akcja niestety tylko z Mafią Solec. Brączka nie ma, może wbije, ale po prostu no mamy napięty grafik, wywaliło mu neta. No i troszeczkę boimy się, nie wiadomo kiedy wbije, a chcemy to nagrane mieć. Zarażam, że to jest też tak od... Weź nie męcz tego. No próbuję. O je, załapało za piątym razem. Dość, że mamy taką akcję trochę podobną do poprzedniego odcinku, czyli u Brączka, że my kosimy dobra. I te to sprawy. Ty jedziesz w lewo, nie? Tak, tak, jadę w lewo. No niezły kierunkowskaz, lewo pojechał w prawo. Ja to zrobiłem. To jest Mafia Solec, więc dlatego no nie ma też co czekać, bo Brączek by jeździł z przyczepami i sprzątałby świnie i owce, znaczy owce po świnie już posprzątane, więc dlatego mówi, nie ma co czekać. No chcecie tą serię, więc myślę, czy no będzie nas dwoje, czy troje, wiadomo, w troje zawsze najlepiej, ale nie wiadomo ile ten internet Brączka, lepiej nagrać, że tak nie. Powiem, bo już dużo mieliśmy przerwy, więc. Tak, zgadza się. No tak, to kolejny dzień byśmy mieli pewnie straty, bo nie wiadomo, czy on dzisiaj wróci, czy nie. No bo jakby rozłączyło mu na internet na coś bez no, przypadek, czy minut, coś, no to był tak, 10 no, minut, już 5 chwil, na sekundy, tak jak mi rozłącza na chwilkę. Ale już jest ale ponad już 25 ma... minut, tak, więc nie tak, ma że co mówię, lecimy, a zaczekać. Chcemy sobie jeszcze dzisiaj też jeszcze mamy dla was pograć. Taką niespodziankę, coś tam, jakieś tam kombinacje, więc też nie mówimy o tym, co nie? Więc jo. Tam się wymyślił. Czy nie, ty mówiłeś też o tym, że o FIFA. Nie, jeszcze nie mówię. Ja tam jeszcze nie mówiłem dużo, nie ma. No, nie ale mówię, trochę tam. No dobra, mniejsza z tym, więc nie dowiecie się. Ja jadę teraz, jak i ja, tak i Bolek, jedziemy kosić kukurydzę. Ja postaram się skosić naszą ósemkę, nowe pole, które żeśmy zakupili ostatnio i wycinaliśmy na poprzednim, że tak powiem, odcinku. Tu będzie piękna orka, już sobie po prostu to wyobrażam. Ale bierzemy na ziarnko na razie. I zobaczymy, jak to wypali. O Boże, jak on usiadł, jak rozkładam go. Bajka. Wie się to wygląda. Ale New Hollandem świetnie się tnie. Masakra, ta przystawka jest świetna. To co jest? To. Co nie może zrobić? Andre. Dziwne. Co? Jak klikłem... Aha, musiałem się przystawka do końca pewnie nie rozłożyć. Szkoda, że takie kombinacje nam wyszły. Nie, że kombinacje altajskie. Jedziemy dalej, nie śpimy. No powiem szczerze, tak mówisz, że tu jest małe, szybkie pole, a tu może być na to, że to 15 minut odcinka mogę stracić. Aha, na pewno. No kurwa, aż mi jaka przecież zrobię. Nie wiem, czy tu jeszcze nie będziesz przyjeżdżał, kurna, tym. Ciągnikiem. Nie, to przyjedziesz, wysypisz, pojedziesz. Kurwa, na pewno. Opłacalny interes. Fuh. Pociągiem ci podjadę. Ja, ty lubisz pociągi. Jak to się mówi, taki poprzeczniak? Prawie to robić tu właśnie. Poprzeczniak to prawie to. No, mnie też. Dobra, i Gitarson, Elson, Siemson. Jedziemy. Z tym koksem. O kurde. Ogólnie Bolek sobie wziął New Hollanda na tamto wolo, to jest, że tak powiem, jak i nowy nabytek, jak i nowy nabytek przystawki, którą właśnie kupowałem, chyba czy Brączek kupił u siebie na odcinku, który zapraszam serdecznie. I tam żeśmy sobie zwiozłem go, a Bolek go teraz testuje, zobaczymy jak. Później to będzie jak go tam zajeździ. No jo, potem się wymienimy, więc tak pół odcinka po kosze Masejkiem, pół New Hollandy. Z jednej strony też nie chcę ciągle New Hollandem, bo przecież na ostatnim odcinku, znaczy może nie na ostatnim, na przedostatnim odcinku u siebie właśnie kosiłem New Hollandem wtedy od razu po kupnie jego. Więc wiecie jak to jest. Dymy. Masej to Masej. No niezły dymy, kolego. Nie, ale widzę. Mówię, kurde, dobrze, że wzięliśmy tą przystawkę, bo teraz mamy tyle kukurydzy w tym sezonie. O ja pierdolę. To odciąży, no. Szczerze, ta ósemka to nawet całkiem spoko pole. A zobaczysz, jakie fajnie przerobimy, jakie będzie też. Jak, takie ciekawe, ile będę miał ton, jak przejadę okrążeń. Okrążenie. Nie wiem. Nie wiem, ale kukurydza jest mega wydajna. Jeśli chodzi o sprzedaż, nie? To powiem ci, nie wiem, czy nie będzie się mega opłacała na sprzedaż. No, kukurydza. No bo jak nawet jak widziałem cenę po 800 coś jest, nie? No to sobie pomyśl, jak jest, ona sypie w 3 razy, ona sypie tak z 2,5 razy więcej moim zdaniem niż soja. No to no soja mało sypie, szkoda właśnie, że soja tak mało sypie. Bo moim dlatego... zdaniem tak, chociaż troszeczkę powinna więcej sypnąć. Kukurydzy najebiemy sporo przyczep. Z dwóch, trzy,
No, pól mamy tu są od raz, cholery. Dwa, trzy, około 100 ton? Cztery. Ponad 100 cztery ton pola kukurydzy są? Obstawiam. No, cztery, cztery pola, pola w tym są. Dwa takie, no, duże. No. Obstawiam około 100 ton kukurydzy. Szczerze, nawet to są trzy duże pola dość niż. Nie, no, może nie, przesadziłem 100 ton, nie, nie wypijemy. Choć, kurwa, szczerze, sądy, zobacz, mieli ej, 50 z takiego ton. Małego okrążenia, jakim nie, jest... Nie, mam 3 tony też, z poprzeczniaka. Aha, to nie jest poprzeczniak. Z okrążenia na tym polu, co nie? Mhm. Na tej ósemce, mam 3,5 tony. No, także pozdro. Aż się mówię, przetnę przez środek, bo tu przyjeżdżasz w 100%, panie kolego, z przyczepą. Wiesz, nie wiem, czy ja zaraz nie przyjadę, nie, na kombajnie, to ja sobie tu będę sobie. Nie, to szczerze, szczerze, na pewno jakbyś przyjechał kombajnem, to nie zawadziłoby tu. Bo ja mam 50% po przejechaniu okrążenia i wjechaniu w, nie wiem, jednego przejazdu. Pozdro 600, no patrz, nie pomyślałbym, mówię, no. A przyjedzie, ja dam 5 minut, bo taka przystawka 5 minut? Szeroka. Jak ja już mam 5 minut odcinka. Kurwa mać. Zresztą no ja buraki. Kurwa, nie włączyłem ze stopera, ale pamiętam. Ale pamiętam w którym momencie ten. No dobra, to 10 po przypuśćmy, że zacząłeś. Tam 9 po trzeba. Ale dobra, no, mniejsza z tym. Przypuśćmy 10 po na równo, no. No. No to tam 37 po. Coś po tego. Dobra, ja myślę, że zostawię jedną przyczepę tu. No musisz, no, na pewno musisz przyjechać. Bo ja i mam przyjadę, 60% prawie. Podepnij się pod tego, podniuchaj, przyjedź z przyczepą. Nie, no ja ten, ja tego. Ja tu zostawię przyczepę na poprzeczniaku i przyjadę no, się z Fendem, nie? To jebiście to wygląda. Ogólnie nie wiem, piszcie jak ten, jak wam się podobają ostatnie filmy nagrywane XSplitem u mnie i montowane też razem innym programem niż to nie zamontowane. Montowane, docinam. To jest zarazem montaż przecież. No, więc piszcie w komentarzach, bo mi się zajebiście to podoba. Może green screen, możecie się tam trochę doczepić, że tam gdzieś niekiedy jakieś tam są jakieś dziwne mrugania, gdzieś tam przebłyski tego green screena, no ale niestety nie mogę dojść do tego, jak ustawić dobrze tą kolorystykę. Staram się, chociaż na przykład teraz w tym momencie widzę, że jest dobrze. Ale wiecie jak to jest, to nieźle wjechał. Patrz, 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 na kierownicy jedziesz? A co? Czułem. Podejdź to, ja już wiesz co? Aha, to niezwykły wyglądać. Mówię, że uwa. Dobra, na koniec. Chyba, że biegu się sypiemy. No jak tam chcesz. To wypoczaję. Dobra, już stańmy, bo nie chcę się teraz cię mijać. 70 ten. 5,5 tony chyba było. Ale to jeszcze zaraz no, sam ja zobacz. Jestem w szoku, ile przyczep zwieziemy. 100 ton, dobra, przypuśćmy, jej będzie 100 ton po 900. 90 tysięcy. Na soi, no wyjdziemy stówę. I to, ale tyle, no mniej więcej. Dobra, uciekaj. I to, i to. Popatrz, czy się go gdzieś zostawię na tym poprzeczniaku. Jedź dalej. Jechać jeszcze? No, jedź, dobra. Bo cię nie... Pieldyknę. Dobra, stój. Dobra, nie będę zwijał tego. Rury. Tu jest spoko jeszcze. Na tym polu... Spokojnie zbiornik cały mam. No. Powinno się zdaje. Tu jest raz, no może będzie tam znów 70%. Zobaczymy. Pojedziemy trochę w środku. A tutaj przecież, kurde, no dwa najmniejsze pola teraz, a to naokoło chaty będzie mega wielkie. Na ziarna. O kurwa, mijak. Jeszcze sobie później jedzie chać z nie. Tymi. Jedziesz do świniami? Jo, ze świniami. Jeżeli zdążę, wyrobię się, to tak. To... Patrz, w ty... nie, kukurydza jak jednak nie do mnie, jest to dobra. Będziesz szybko. Ej, kukurydza nie jest dobra w kabinie. Zboże super się kosi, ale znaczy, jeżeli dobrze się obierze, tak jak w moim New Hollandzie, spoko jest. A tutaj jest, nie wiem, za szeroko może być i też, co nie? Bo zobaczymy. Ciężko widać. No, zobaczymy. Potem się przerzucimy na niucha. No właśnie, kurwa nawet. Ja tu myślę, że poprzednie jakieś zrobię dobre. Pam, param, pam, parararararam. Dobra. Powiem wam szczerze, że nawet ten komputer jakoś tak ostatnio jak nagrywałem, to tak trochę no zażynał się, co nie? Ostatnio no. Jakoś tak dobre ustawienia, no, teraz, Full HD teraz, 30 no, FPS. Ja mówię, masakra teraz u mnie jest 10 minut renderowania farminga, no weź, to jest coś pięknego. W ogóle filmy, powiem wam szczerze ludzie, że teraz jak i a się chce ja, dobrać. Tak i Bolek, no mamy tak szybko robione filmy, że ja jestem po prostu zaskoczony, że tak to można zrobić. Nawet wam opowiemy, bo nie wiem czy ktoś z nas opowiadał, ale... Ale zawsze to można powtórzyć.
Nagrywamy teraz przeważnie, dlatego mamy tak dużo ostatnio filmów, bo mamy no dużo ja pod czasu. nie cały tydzień, jak nigdy. Mamy dużo czasu zarazem, to jest też plus, no i tego, że szybko to możemy zrobić. Wiadomo, nagrywamy to tam około pół godziny, z szykowaniem to tam mniejsza z tym. Renderowanie teraz nas wynosi około 20 minut max, plus konwert u mnie przeważnie 20, jest od 10 15, do no. 15 minut, czyli dodajmy sobie do tego 15 minut. Tak w maksie, co nie, jest 35 minut renderowanie, konwertowanie, co zawsze renderowanie, konwertowanie zajmowało mi. No, tobie widzę trochę za dużo. Mi około godziny, ponad godzinę. No ja zanim ja liczę ze zgrywaniem kamer, teraz no jednej, drugiej, z pasowaniem, no to liczy się pod renderowanie też, nie? No tak, no to, no nie, no u mnie było przeważnie godzina, tam godzina 15, no wiecie, godzinne odcinki, czy od zera do farmera to były naprawdę tam półtorej godziny robienia. To, bo to są największe odcinki, co nie? Uh-huh. Ale takie zwykłe, no to było godzina, ponad godzinę max, co nie? Uh-huh. Więc teraz jest naprawdę, teraz tylko jak mówiłem, brakuje nam tylko szybkiego neta i te filmy to byłaby teraz sama przyjemność, bo tak to no co, no najdłużej czekamy na wrzucenie go na YouTube'a, bo jest u nas to przeważnie 2 godziny, 2,5. Dokładnie. Więc dlatego każdy film muszę konwertować do giga, bo po prostu no nie da się, no nie da się. Nie będę wrzucał film 3 godziny, bo każdy film powyżej giga to już są około 3 godziny z nim. Więc pozdrawiam. Nie, masakra, ja teraz jestem w stanie na przykład nagrać dla was film o tej 14, czy któreś, tak jak dzisiaj. W ogóle ty dzisiaj... masz, wiesz, od rana dużo czasu, więc jak ja bym sobie tak, na przykład, nie wiem, jak ty siedział, wstałbym sobie na przykład o 10, dajmy przykład, miałbym, wiem, no, nagrywam sobie singla i ja o godzinie, nie wiem, już 12 z dobrym netem mógłbym mieć już film, co nie, na YouTube. A, no to kurwa, z dobrym netem, więc o to chodzi, tak? Teraz ja bym prawdopodobnie dawał wam 2 odcinki dziennie i jakiegoś live'a 2-godzinnego nawet codziennie. Jakieś ogarnianie serwerów na drugi dzień, coś tam. Znaczy może codziennie live'y to by cię bardzo zmęczyły, ale co 2 dni na luzie, no, kurze, no, byśmy mieli. Ja też dlatego czekam na dniach od poniedzieli prawdopodobnie, znaczy ja nie lubię zapeszać, bo jak przeważnie coś powiem, to potem się nie spełnia, ale jest szansa... Halo? Na laga. Wyzapisz. Dobry pomysł. Zapisz grę, tak jest, a w końcu. Marzę się, kurwa, ja też, nie, bo jest szansa na laga. Jest szansa na nowy internet, który właśnie pomoże w streamowaniu i zarazem też w rzucaniu filmów. Będę go chciał też wykorzystywać do rzucania filmów na szybko. Bo wiadomo, no, jak będę miał, nie wiem, nagrany to na noc czy tam rano, jak nie będzie mnie, to będę sobie wrzucał tym swoim, no bo po co z mnie. No. Więc kombinacje są grube, ale to najbardziej to chyba live'y, żeby to miało płynność mega, jak to się mówi. No i szczerze, tak jak mówiłem, 15 minut bite będę się tu pieprzył z tym polem. No niezłe pieprzenie ci powiem, ale to przyjedziesz do mnie później do końca odcinka. Jojojo. Bo ja tu we dwójkę, ale już mam objechane. O, myślałem, że się zmieszczę, ale się jednak nie zmieszczę, nie chcę ryzykować. Zapierdolenia, za przeproszeniem oczywiście. bardzo ładnego fenda z przyczepą. Czekajcie, bo... O, nie złapało tego grubego. 70% już mamy, 6 ton. Kurna, z takiego pola mamy 12 ton, jak nie więcej. 13 ton będziemy mieli. No to jest git. No za darmo, bo to już było zasiane. Jo, tak, to mamy za darmo pole. Czyli z 13 tysięcy to może ile być? Ile 13 tysięcy to może wyjść 8? 9 tysięcy. Ja pierdykam. Czyli za to pole na plus. Na plus wyszliśmy jeszcze. No, bo było 65 tysięcy plus. Na przykład to 7 to już mamy 70 parę, a przecież my za 60 chyba 6 kupiliśmy, tak? 3, no 7, no tak się idzie. No to kurde, mamy naprawdę. To jest dopiero 5 tysięcy na plus. Nice. A pole zostaje na lata, nie? Jo. Żeby tak w życiu realnym było fajnie. Mi tam się podoba. Kupujesz pole, byśmy nagrywali cały sad. Jo. Nie, ale serialnie, no. Nie mieliśmy takiego pola w tej serii, żeby ale jeszcze tyle się zwrócił. Takie pola, żeby też było tyle drewna i w ogóle. Tylko, że tu było fajnie prosto, bo był pociąg, nie? To też dużo no tak, ułatwiło. Tutaj dużo. Duży plus tego interesu. 8, ty może być? Nie, 8 ton to nie będzie. Z tego pola jeszcze na dodatek. Bo tu było 6, to jeszcze więcej mam. To niezłe bajery tutaj. Jeszcze tam tego mijaka zbiorę, bo każdy mijak to jednak źdźbło, to źdźbło jednak. A co teraz ze środeczka jest, żeby fajnie. To nie, ze środeczek. Ja tam tu teraz zbiorę tego mijaka tutaj.
700 będzie, przeważnie. No, 7700. To Sybi przyjedź tu, a jak przyjedziesz, to ja już pojadę po Fenda. Czy tam, nie wiem. No. Dobra. To już jest zjechane. Dam ci New Holanda, a ja Seno. Wtedy easy. Wiesz co, na razie sobie sypę. Dobra, zacznij się sypać. Ja już sobie, wiesz co, Fendem. Jak ci się nie chce, jak nie chce ci się zjeżdżać, to przyjedź tylko mi Fendem, nie? Mhm. Ja ci dam New Holanda, a ja już jadę. Dobra, ja sobie zjeżdżam, tylko właśnie chcę zobaczyć, ile tu będzie na tej przyczepie. Czekamy ludziska. Nie, zaczekanie. Jak na pani jakaś bateria. Jest ponad 13 ton. 14 ton. 14300. Dokładnie 14. Aha, fajnie, nie odpaliłem go. 14300 mamy z tego pola. Moim zdaniem interes życia. No to nieźle. Kurwa, ja co okrążenie muszę sypać? Czaisz bazę? No tak, no, to jest mały zbiorniczek. Kurna, ty, dziewiątka z kukurydzą jest. O Boże, tutaj to byłoby. Dziewiątka? Gdzie no to dziewiątka? Długa. Aha, no ona była ze słonecznikiem kiedyś, nie? Ty, no prawdzie wiesz, no, ona była ze słonecznikiem Pozdrą. Wcześniej. Kurna. Ona to byłaby naprawdę gruba. A my mamy ją też kupić, więc no, pieniądze będą się zgadzać prawdopodobnie zaraz po tym sezonie, bo jest, mamy kiszonkę do sprzedania, wszystko, możemy więc kupić. Możemy zaraz to kupić, nawet możemy jeszcze w tym sezonie, dobra, teraz najwyżej. Ja podczepiam pod przyczepę. Dobra. Kurwa, myślę, że będę widział, sorry. Muszę wysiąść, nic nie widzę. Czy wysiadłem, czy wsiadłem, to widzę, że i tak jest ten sam. Minus, ale na kierownicy to chociaż to cofanie jest przednim. Jak już podepniesz, to mam dam ci niucha. Pojechać? Nie, to dam ci niucha, a ja o, już jadę. Ładnie przeciął się. Tam, tam, 26 ton już mamy. To niezłe. Place'y tutaj się szykują. Dobra, tutaj stanę. Pysz. Co? Pysz już. Biegnę do ciebie. Widzę. Dom, dom, dom. No zajebiście na kierownicy, tak fajnie to wygląda. O Boże, co ty zrobiłeś? Spierdalam. Tu uciekł, kurwa. Chujek mały. Cześć, Emano. Ale on jest ładny, ja jebie. No. Dobra, trzymaj. Dzięki, dzięki, dzięki. Jesteście wszyscy świetni. Dobra, o, w środku, tak, w środku jest troszeczkę wiele bardziej widoczny niż Massey Ferguson. Przetnij to ładnie, a pojadę ten taki klin ściąć. To co masz tak właśnie teraz fajnie wycięte. Dobra, dobra, sorry, sorry, przepraszam. Ty o której Liga Europy się zaczyna? No już się dawno zaczęło, 19 przecież, o 21. Aha. Jest tyle meczy, że jest na dwa. Na dwa Serio? Razy przecież, no. Manchester chyba grał dzisiaj o 19. O, chciałem ten właśnie Manchester zobaczyć. A, więc nagrywaliśmy, więc nawet sam nie wiem jaki tu jest wynik. Chyba pójdę, wejdę ci sprawdzić za sekundę, jak już to ja, będę ja. A no zresztą ja też mogę puścić. No, realnie możesz sprawdzić, bo ja miałem właśnie wejść na Insta, zobaczyć Manchester na Instagramie, bo on tam wrzuca od razu przeważnie foto. Nawet nie sprawdzałem, czy on na pewno grał z tym Rostowem, czy nie, bo już tak kurna. Powiem szczerze, że teraz to już sam nie wiem, z kim on grał. Nie wiem. Będziesz wiedział to. No mi się rozkłada. O nie, zbyt niech ci się rozkłada. No, przymień się, dobra, idź. O kurde, ten to bydlak. Bydlak. Poka bydlak. No, już trwałem Manchester. Ten już klika Manchester. Aha, po jeden remisują. To jeszcze grają? Ta, 68 minuta. Z Rostowem. Z Rostowem remisować. Ej, ale gdzie oni grają? U siebie czy na wjeździe? Jak grają na Old Trafford, to ja pozdrawiam. Olimp 2. To nie. A u nich chyba, tak? No nie no, Old Trafford przecież. Premier League była 6. pozycja. No nie pokazuje mi to, gdzie trwa, tylko Olimp 2 pisze coś tu. Dobra, pokaż terminarz. Jeb się. No nie, jest terminarz. Jak to strzelił? Musiałbym teraz wejść i szukać, a tylko tak wpisałem, wiesz. No ten, a na live score czy coś takiego, to co zawsze oglądamy. Zaraz, a no to moment, poczekaj, bo już dojeżdżam do końca, to tak, żeby wiesz. Chcecie oni bez żadnego tego. Bo ogólnie mamy w tym momencie już 20 minut odcinka. To zdążymy całe pole. Więc
I jeszcze nie wiem, czy nie zdążysz, wiesz tego. Bo tu moment, aż to zatnę. No zobaczymy. Do 25 do... mamy ścięte i ty jedziesz zawieść wtedy. Świnie, chociaż jeden ten, a ja pojadę do 20, do 25? Jak już 27 mamy, gościu. 27 minut już masz? A do 25 minuty. 10 minut jeszcze mamy odcinka. Tak, no do, no, no to mówię, że jeszcze do 36 minut będę. No, no to ja mówię, że jak będzie 5 minut odcinka, nie? To no, jak no. będzie 25 minut, to wtedy pojedziesz jeszcze z tym. Jop. Damy radę. Może, że będzie nam to dużo, o wiele, wiele dłużej zajmie, no to. Na czym to mówisz? Jeźdź na czym? Jakie to była stronka? Live. To nie. Nie wiem, to ja tam mam taką jedną stronę, na której ja wszystko oglądam. Ligę Mistrzów. Bo tam to na żywo pokazują. Ja to mam na telefonie. Nie? No, ja to mam na telefonie. Tam na żywo zawsze, więc przeważnie jest spoko. Dobra, będę musiał się wysypać po tej. Naprawdę, ten fotel jest zajebisty właśnie do grania farminga. Bo poduszka na dole fajnie podtrzymuje kręgosłup, no, żeby sobie... No. Wygodnie. To ja teraz w FIFA, jak graliśmy wczoraj, tak sobie fajnie głowę idzie oprzeć na tym, no jo, jo. Na tej wyżej. Nie, ja bym trzeba rzucić się na pada i tyle, będzie takie fine. Ale to trzeba być skupiony, że... Nie wiem, jak ludzie koszą... To strzelił Mkhitaryan. No tak. W 35 minucie, a 53. Nie wiem, nie będę czytał tego nazwiska, bo nie chcę siary robić, ale jakieś dziwne chuj. A nie znam piłkarza z Rostowa, więc nie wiem, jak to się wymawia. Na pewno bym znając, że cię przeczytał. Ale pozdrawiam, kurwa, żeby z Rostowem remisować. Wiesz, no jak muszą być w formie Rostow, jeżeli są w Lidze Europy, no nie oszukujmy się. Oni spadli się chyba z Ligi Mistrzów, czy nie? Jak to jest? A ja nie, a może i to. No, przecież oni w Lidze Mistrzów byli i grali z Bayernem chyba Rostów, nie? Ludzie, nie, już nie pamiętam, sorry. Nie będę też strzelał. Ale na pewno, no muszą być w formie, jeżeli przechodzą dalej, tak, do w Lidze Europy, no bo to już jest, która edycja? To już są jedna 16 czy 1/8 teraz jest? 1/8 jest teraz chyba. 1/8 dopiero no. chyba. 1/8 tak, pozostało 1/8. To jest aż już 1/8 w Europie? Że tam jest 1/16 i tak dalej, to gościu. No. Tak, myślę, że dostanie się też do takiego... No dobra, oj, wolę sobie podjechać niż cofać taki kawał. Myślałem, bo kurwa. No szybciej biegnę. Dobra, ja easy. Ja już ten ostatni i ci pomagam. A fast track jest. Ciekawe, czy Brączek nie zostawił fast tracka na świniach. No bo jak jest gdzieś dalej, no to nie zrobimy świnie. Czekaj, tepnę się. Nie no, ty mamy jeszcze niecałe 10 minut odcinka. Co ty, no jakie 10 minut? 7 minut. Jest mam. Ładnie ustawiony na świniach. Obrączkowi. Ty szczerze, no to ja nie wiem, czy to już nie pojadę. Nie, masz jeszcze 6 minut, czy się... No dobra, ale jak chcesz, no to jedzie, pojadę, ja to dokończę. Kawał czasu, co nie? Mówisz, że już jest ładnie uszykowany, przejdziemy przez wszystkie. O, JCB. A nie wiem, czekaj. Którym się tutaj na przykład włączało? 4. A widzicie. Załaduj. Potwierdź. Tak. Potwierdź na fakturze? Tak. Faktura czy paragon? Paragon, proszę. Dziękuję. Dobra, i jedziemy. I akurat będzie tak, że jak będę wracał, to zatrzymam się na polu. Jeżeli będzie jeszcze czas, to dokończę kosić, a jeżeli nie, to zakończymy ten odcinek. Szkoda, że bez Brączka, no ale no jak sami widzicie, no już go ale tyle nie ma. Ale daliśmy radę. Że naprawdę. Akurat lepiej. Taką pracę mieliśmy, że we dwójkę sobie jeździmy, to tak bardzo nie widać tego, że Brączka z nami... Tak. Dążymy do tego, żeby jednak był w weekend ten godzinny odcinek Ubolka, dlatego no jeżeli byśmy nie nagrali do mnie, no to, no to by już, raczej godzinnego byłoby nie było. Problem z godzinnym pewnie, bo w bo weekend to mamy jeszcze bizony do nagrania. Weekend nas nie ma przeważnie, więc wiecie jak to jest, co nie? A jeszcze jutro nagrywamy bizony, wiecie o co chodzi, co nie? A te bizony to w ogóle jak to będą nagrywane? Co? Kto będzie w ogóle nagrywał te bizony? No my na pierwszej kolejności, no to my trójka, nie? Mhm. Jako, że ten, a jak ktoś będzie jeszcze chciał i zostanie pola i będzie czas, aha, no to ktoś sobie, kto tam będzie chciał, to sobie jeszcze nagranie. Dobra, jak idzie. Będzie dobra beka i będziemy mieli jakieś tam wenę na nagrywanie, to wiesz, no bo jednak to jest ponad półtorej godziny, wiesz, siedzenia na serwerze, nie? Jop. Jakby damy nie radę. Było. Damy radę. Dobrze, ten JCB to jest prędkościowiec, kurczę, bolek, bo... Po co ja w ogóle męczę się na pedałach, mam ten pomoc.
aż lagło. O, fajnie, mamy znów. O, zaorane mamy nawet, o, po orce możemy jechać. Tego, Mariana? Heńka Mariana, czy tam jak on tam. Znów zrobię kurwa mu autostradę jak wtedy. No ile to można tak się męczyć z nim? Dobra. I sprzedajemy, mamy kolejne prawie 11 tysięcy w kieszeni, razem daje nam równo 90 koła. No to ona wskoczy na dzięcioła, to gitara. Myślisz, że za 90 koła wskoczy na dzięcioła? No, to nie. Wysoko się kolego cenisz, naprawdę. Dobra, dobra, czyli znaczy trzeba coś kupić. No, ciągnik wychodzi, no. Jo. A ile nam ciągnik kosztuje? 200. No to... Easy. Kiszonkę sprzedamy i będziemy mieli. Kiszonka, no a jeszcze teraz ten, ja mówię, teraz tyle będzie ludzi nabytków, że praktycznie u nas teraz każdy co drugi odcinek będzie miał nabytek prawdopodobnie. Pola, nie pola. No to troszeczkę nam teraz dużo idzie kasy, no wreszcie wiadomo, no już mamy coraz więcej pól, coraz więcej zwierząt, więc to wszystko idzie naprawdę z czasem, będziemy teraz wymieniać maszyny, stare sprzedawać, nowe kupować, to też zarazem będzie jakaś piękna wymiana. Nie ma to, trzeba oglądać nasze odcinki i... No i łapkować, no. Podstawa to łapki w górę i subskrypcja, a my będziemy wam jakoś wynagradzać to super akcją. Bo tu naprawdę jeszcze drugie tyle odcinków przed nami. No, jak mam taką nadzieję. To już se sam skosił, jebaniutki tam. To sobie jedź ładnie tam na świnie akurat za parku, ja tu skoszę. Nie, to już zakończę odcinek tutaj z tobą. Co ty, kolego? Aha, no dobra. Spędzącego. Lubię wysiadać. Możesz podjechać do sypywania New Hollandem, bo już nie ten. Wyciąłem sobie i tylko tak zjechałem, bo sam ten MF się wysypywał. Okej. To możesz sypać New Hollandem i akurat pięknie. Sorry, kurwa, 40 ton ściągniemy z tych małych pól. To obstawiam, że jeszcze. No, ja pierdolę, 100 ton będzie. 700 kilo. Po 30 ich dadzą te pola, a na pewno dadzą, bo są duże. Dobra, skoczyłeś na dzięcioła. Może do mnie tu dygnąć. Albo dobra, już dojadę. Dobra, to już dygnę. Wtedy idzie. Ja lubię, jak jest taki jest. Pełny zestaw. Wreszcie sięgamy. 40... Tego. Aha, dobra, nie wiem po co podjeżdżać, jest pełny. Ta. Mhm. Full, full? Bez 200 kilo 42 tony. Aha, no dobra, ja mam 2 tony. To i tak lipo. Szkoda. No, full. No, bo dosypałem sobie parę. To jest suczko. To nazwa suczka. 42 tony z dwóch pól. No to powiem ci szczerze, jest moc. Nie wiem. Jest, będzie 100. Będzie 100 ton ponad. Myślę, że to chyba można do świń wysypać, co nie? A reszta już będzie sprzedawana. Mhm, myślę, że tak. O Boże, jak to fajnie trzepie ten zestaw. Przepiękny. A jak się kopie. Miodzie, ale dobra, to zostawię do fotek, bo przecież musi być jakaś miniaturka. Musi być miniatura. Boże, na dwa zestawy, jak to wygląda. Serdecznie wam dziękujemy oczywiście za ten piękny odcinek. Serdecznie też zapraszam Jagi do Brączka, tak i do Wolka na odcinki, bo tam się dzieje, a ostatnie są po dwa dziennie i liczę, żeby tak zostało. Nawet jak będą też maśle po jednym, to będzie super. Dziękujemy wam, subujcie, komentujcie, trzymajcie się. Cześć! Cześć!